Antosia w Bezkresie. Najnowsza książka postmodernistycznego sztukmistrza Marcina Szczygielskiego jest oryginalną i arcyciekawą powieścią historyczną. Pisarz przedstawia w niej losy Antosi żyjącej bezpiecznie w leśniczówce Brentówka na Kresach Wschodnich. Rodzina bohaterki po wybuchu II wojny światowej traci cały dorobek życia. Ojciec Antosi jako oficer Wojska Polskiego wyrusza na wojnę, a dziewczynka wraz z matką zostaje aresztowana przez NKWD i deportowana do Kazachstanu. Podróż okazuje się gehenną, która jest niczym wobec życia, jakie czeka Tosię w kazachstańskim kołchozie. Szczygielski wspaniale oddaje stany ducha Antosi. Rozpacz, złość, gorycz, bezradność, a nawet pragnienie śmierci. Z zapartym tchem śledzimy wspomnienia dziewczynki o idylicznym dzieciństwie w Brentówce. Opisany pięknym językiem, kunsztowny świat zachwyca gamą barw, smaków, przywołanych polskich zwyczajów i tradycji. Utrata krainy sielskiej, anielskiej staje się gorzkim rewersem nowego życia dziewczynki. Książka zbudowana jest na mocnych historycznych fundamentach i oferuje czytelnikom ogromny zasób wiedzy o systemie komunistycznym, totalitarnej propagandzie, wyzyskiwaniu pracy dzieci, powszechnej wegetacji, ale także próbach łapania okruchów piękna, jak na przykład oglądanie kazachstańskiego nieba, którym zachwycała się Antosia. Na uwagę zasługują szczegółowe opisy życia zesłańców i tubylców, przedstawione w skali mikro i makro. Ta podwójna perspektywa czyni powieść z jednej strony historią wspomnieniową, rozwijającą się w miarę przemian zachodzących w Antosi, a z drugiej dziełem historycznym, w którym zawarte są doświadczenia tysięcy polskich rodzin zesłanych na Sybir i do Kazachstanu, zniszczonych przez okrutny system sowiecki. Pośród wielu utworów o II wojnie światowej skierowanych do niedorosłych brakowało dzieła, które w tak detaliczny sposób przedstawiałoby tragiczne losy dzieci skazanych na śmierć przez Sowietów i pozostających w bezkresie społecznej niepamięci. O ich tożsamość najwyższy czas się upomnieć. Powieść Szczygielskiego tę lukę wypełnia, a pisarz po raz kolejny tworzy arcydzieło, które wpisze się do kanonu wybitnej polskiej literatury dla dzieci. Dziękuję.